Cześć kochani, to znowu ja, tak jak obiecałam, ale z małym opóźnieniem, a nagrywam to wideo, żeby Wam opowiedzieć, co u mnie słychać i jak się czuję, jaki jest mój powrót do zdrowia po tej nieszczęsnej operacji kręgosłupa, którą miałam jakieś półtorej roku temu, już będzie troszeczkę nawet więcej. I też przy okazji troszeczkę się usprawiedliwię, wyjaśnię Wam, dlaczego nie nagrałam tego po 12 miesiącach, tak jak obiecałam. Lubię dotrzymywać słowa, ale po prostu się nie udało. A więc słuchajcie, dla tych osób, które piszą do mnie i są bardzo, bardzo ciekawe, jak może człowiek się czuć po takiej operacji, jak to wszystko wygląda, czy te wszystkie dolegliwości, bóle nie wracają. Zacznę od tego, a potem Wam opowiem coś jeszcze bardzo ciekawego i też chcę Wam troszkę powiedzieć o tym, co ja robię, żeby sobie życie na dzień dzisiejszy ułatwić. Więc jak się czuję? Potwierdzam po raz kolejny, że czuję się naprawdę dobrze i też, że nie jest to, co było przed operacją. Czyli większość dni tych miesięcy było naprawdę dobre. Mówię już od jak gdyby zagojenia się wszystkiego, czyli od roku do półtorej roku naprawdę wszystko było fajnie, 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 aczkolwiek zaznaczam, że ja bardzo uważam cały czas, nie podnoszę ciężkich przedmiotów, przynajmniej nie tak jak kiedyś, unikam jakichkolwiek ćwiczeń albo ruchów, gdzie są jakieś naskoki, naprawdę dbam o siebie, ciągle biorę suplementy, witaminki, zdrowo się odżywiam i myślę, że to też na to wpływa, że ten powrót jednak do zdrowia był szybszy. Dużo się ruszam, ale ten mój ruch, te ćwiczenia, które teraz sobie funduję, są zupełnie inne niż te, które wykonywałam przed operacją. To znaczy większość ćwiczeń to ćwiczenia w wodzie. Nie mówię tego dlatego, że mój kanał tak naprawdę opiera się na ćwiczeniach w wodzie, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że są to ćwiczenia najwspanialsze i dziękuję losowi, że akurat tą formę ruchu ja znam od A do Z, bo nie wiem, jakby to wszystko wyglądało bez wody, bez mojego dostępu do przeróżnych basenów, jacuzzi i tego typu, wiecie, zbiorowisk, zlewisk wodnych, nie wiem, czy to poprawnie powiedziałam. A więc jestem na basenie bardzo często, kiedy prowadzę zajęcia, jestem na, jak gdyby na, wiecie, na ścianie basenu, a natomiast wcześniej ignorowałam, jak gdyby, swoje treningi, natomiast teraz albo przed, albo po, zawsze wskakuję, troszeczkę popływam i bardzo, bardzo mi to pomaga. Z reguły, kiedy popływam, pochodzę, ponagrywam jakieś moje treningi, cały dzień czuję się wspaniale. Czasem wieczorem albo późną nocą czuję cały czas jakieś takie delikatne napięcie lub dyskomfort po lewej stronie, ale bardziej jest to w stronę pośladka niż kręgosłupa. I jeszcze raz podkreślam, że ja sobie robiłam taki, jak gdyby, notatnik, pisałam dane dni miesiąca, zwłaszcza tutaj mówię do kobiet, które jeszcze menstruują. Nasza menstruacja i trochę te bóle związane z tym cyklem bardzo przypominają bóle kręgosłupa, które ja doświadczałam przed operacją. Dlatego zaczęłam sobie notować, kiedy co ma wypaść, żeby po prostu nie panikować, kiedy ten dyskomfort się pojawia. A więc te bóle się pojawiają zawsze jakoś tak w połowie cyklu i też oczywiście, kiedy zaczyna się okres. No ale to mnie uspokaja, bo ja już wiem, że jeżeli to nie jest nic związanego z samą dolegliwością dyskopatii, to już przytrzymam wszystko. Co się wydarzyło w tych miesiącach, jak gdyby od roku do 17 już miesięcy? Słuchajcie, szczerze chciałam nagrać właśnie to wideo i opowiedzieć Wam, jak wszystko przebiega. Wszystko przebiegało super. Pojechałam na Dominikanę, możecie sobie też obejrzeć te vlogi, już niedługo będą dostępne na jesień, ale też nagrałam całą serię wspaniałych treningów na moją platformę fitness nową, wszystko w opisie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, zaglądnijcie tam. Czułam się wspaniale, słuchajcie, byłam w wodzie jakieś 2-3 godziny dziennie, zimnej wodzie przy okazji
I to chyba wpłynęło na to i bardzo dużo chodziliśmy, bardzo dużo, nie mieliśmy tam samochodu, więc poruszaliśmy się po całym miasteczku szybkim marszem. Słuchajcie, po tym pobycie może też wpłynął na to fakt, że nie miałam właśnie samochodu, nie prowadziłam samochodu. Praktycznie nie byłam w pozycji siedzącej, bo jednak pozycja siedząca nie jest dobra dla nas, jest najgorsza dla naszego kręgosłupa. Sprawiło, że po powrocie z Dominikany czułam się wspaniale. Po prostu byłam w pełni sprawna. Wróciłam do pracy, prowadziłam pilatesa, często nawet zastępowałam zajęcia takie skoczne i czułam się cudownie, ale coś się pojawiło nowego. Zaczęło mnie coś tak jakby kuć w okolicy, tak jakby pod żebrem i troszeczkę w tylnym kierunku. To było coś innego niż to, co do tej pory mi doskwierało. Ponieważ tamte bóle to były takie jakby ścisk, natomiast tutaj jakieś takie kłucie. W pewnym momencie, nawet podczas pobytu na Dominikanie, spanikowałam, bo zaczęłam sobie wyobrażać, że coś tam się dzieje, jestem w obcym kraju, nie mam dostępu tutaj, a tam w tym miejscu do oczywiście takiej fachowej opieki medycznej. I zaraz po powrocie, pędem do lekarza, zrobiliśmy różnego typu badania. Okazało się, i to jest właśnie, tutaj wrzucę winę, dlaczego mam opóźnienie z tym filmikiem. Okazało się, że cysta, o której wiedziałam, która była na mojej nerce lewej przez już chyba kilka lat, jakieś 3-4 lata, odkąd o niej wiem, zaczęła bardzo rosnąć. Ta cysta była tak jak gdyby, ona tak jakby ugniatała moje narządy. U osób tęższych albo może, nie wiem, szerszych, nie wiem dokładnie jak to funkcjonuje, a często takie cysty sobie żyją i rosną nawet do wielkości 10 cm i nie ma z tym problemu. Natomiast moja już była wielkości dużego grejpfruta, i przez to, że jestem osobą szczupłą, te narządy jednak są blisko siebie. Nie ma aż takiej ilości tkanki tłuszczowej, która gdzieś tam absorbuje ten ucisk. I to mi naprawdę doskwierało. Ja mogłam ją po prostu wyczuwać w pewnym momencie. Więc zaczęłam szperać po internecie i zaczęłam szukać jak gdyby potwierdzenia, czy to może powodować właśnie te dziwne takie bóle. Coś jakby mnie kłuło, albo jakby mnie ktoś tak dosłownie złapał z tyłu tutaj i szczypał. Oczywiście ja już po tym przejściu z przepukliną kręgosłupa, wszystko inne, co nie jest związane z typową dyskopatią, to ja biorę, że to na pewno jest przyczyna. Chcę wierzyć, że tylko broń Cię Panie Boże, żeby to nie była znowu dyskopatia i problemy z dyskami. Więc opowiedziałam to wszystko lekarzowi, lekarz zrobił te dodatkowe badania i stwierdził, że tak, jak najbardziej cysta jest naprawdę duża i może być to przyczyną tych bóli. Więc słuchajcie, jakaś ironia losu. Dokładnie, ale to dokładnie co do dnia i miesiąca, rok po tej operacji kręgosłupa, mam w kalendarzu wpisaną operację usuwania cysty. Więc powiem Wam szczerze, byłam zadowolona, bo pomyślałam sobie, jeżeli już to usunę i wszystko będzie super, to zaczynam nowy rozdział. Lekarz gdzieś tam zaczął mnie informować, że to nie jest taka, wiecie, sprawa hop-siup, aczkolwiek ja mu nie dałam skończyć, bo już wiedziałam, że jeżeli ja już tak, wiecie, przeszłam cały powrót do zdrowia i całą operację usuwania przepukliny międzydyskowej, to już to będzie pikuś. I tu ogromne zaskoczenie z mojej strony. Ból był okropny. Powrót do zdrowia przez pierwsze jakieś 7 dni, masakra. Porównując powrót do zdrowia po usunięciu tej cysty do powrotu do zdrowia po operacji kręgosłupa, mówię o pierwszym tygodniu, no coś okropnego. Ból, ciągle brałam leki, gdzie po operacji kręgosłupa nie brałam tych leków. Raczej starałam się już je odstawić. Tu oczywiście przebieg operacji wygląda zupełnie inaczej. Tutaj mamy wywiercane jakieś dziury w brzuchu. Robi to robot. Ale dalej. Czy te bóle ustąpiły? Słuchajcie, po usunięciu tej cysty zero. Zero jakichkolwiek bóli przez bolączek, napięć, czegokolwiek przez kilka miesięcy. I tu jest właśnie to superowe 6 miesięcy,
które naprawdę zaczęłam nadganiać tak wiele rzeczy. Był też wyjazd do Polski, więc na tym się skupiłam, więc naprawdę nie znalazłam czasu, żeby nawet nagrać 15-20-minutowy filmik, a wiele osób jest ciekawska i wcale Wam się nie dziwię, bo ja też często pisałam i pytałam jakichś ludzi, jak to jest, czy jak się czujecie, czy to nie wróciło i bla, bla, bla. Więc ja Wam mówię, nie, sama dyskopatia u mnie nie wróciła. Wszystko było perfekto do jakiś miesiąc temu, kiedy znowu pojawił się u mnie jakiś taki ból w pośladku. No, zaczęło mnie to znowu niepokoić. Będąc w Polsce, oczywiście, znowu sobie pomyślałam, ok, mam teraz 2 tygodnie, zero prowadzenia pojazdu, zero jakichś tam, wiecie, gimnastyk, czy takich jakichś tam ceregieli. Ciekawe, czy to zniknie. I słuchajcie, dosłownie przypadkowo, aczkolwiek był to najdłuższy okres, prawie chyba 3 tygodnie, gdzie naprawdę codziennie coś mi doskwierało, ale mówię o takim napięciu, takim ucisku głęboko w pośladku. Dokładnie taki sam ból, z jakim ja poszłam do tego pierwszego lekarza przed całą operacją i przed tą pierwszą nieszczęsną terapią, wiecie, która tak naprawdę wiele pogorszyła. Więc było coraz lepiej, ale przez praktycznie 3 tygodnie brałam leki przeciwbólowe i nie czułam się z tym dobrze, więc naprawdę zaczęłam się niepokoić. Słuchajcie, chyba 3 dni przed powrotem napisałam do znajomego, chcieliśmy się tam spotkać, to taki znajomy z lat dziecięcych i on wspomniał, że miał akurat zaszczyk do mięśnia gruszkowatego albo gruszkowego. Jejku, jestem po AWF-ie i muszę sobie te rzeczy przypomnieć. I zainteresowało mnie to, co, dlaczego, w ogóle musiałam sobie przypomnieć, gdzie ten mięsień jest. I słuchajcie, oświeciło mnie. Aż wstyd, naprawdę. Zaczęłam czytać bardzo dużo o tym mięśniu i jak gdyby przy ten ból, z którym zakładam, on tam musi się męczyć, to jest dokładnie to, co mnie męczy. Ja nie mam jak gdyby bóli tutaj, kręgosłupa. To ciągle jest taki nacisk głęboko w pośladku. On nie promieniuje w dół nogi, tak jak było właśnie na dniach, tygodnie przed operacją. Nic takiego się nie dzieje. Poza tym, obserwując siebie, kiedy nagrywam te treningi, zauważyłam, że przy wielu ćwiczeniach, gdzie obie nogi odwodzę na zewnątrz, czy podczas pływania żabką, czy jakichś tam wykopów, moja lewa noga dosłownie tak jakby wisi. Nie jest w stanie absolutnie dorównać prawej stronie. Więc zaczęłam dosłownie obsesyjnie czytać na ten temat nie wiem, jakoś stało się dla mnie jasne, a przynajmniej na dzień dzisiejszy tak podejrzewam, że to może nie jest żadna rwa kulszowa, bo to nigdy nie schodzi niżej, tylko to jest cały czas głęboko właśnie tutaj w pośladku. To jest taki mięsień dość głęboko umiejscowiony. I powiem Wam, że za każdym razem, kiedy byłam na masażu, po mocnym, takim wręcz bolesnym rozmasowaniu tego odcinka, wszystko było fajnie. Więc są takie kanały na YouTube w języku polskim, po prostu wpiszcie o mięśniu gruszkowatym ćwiczenia i wyskoczy Wam przynajmniej 2 fajnych gości, fizjoterapeutów, którzy pokazują specjalne ćwiczenia na to, jak ten mięsień rozciągać, bo chodzi o to, że on jest mocno napięty i to powoduje ten ból lub ucisk nawet na nerw, lub też jak ćwiczyć tą stronę i te bioderka. Ja też nagram ten trening, jeden nagram w wodzie, bo w wodzie te ćwiczenia są przewspaniałe i przeprzyjemne, ale też będę Wam chciała nagrać to na macie i pokazać Wam, jaka jest różnica. Na pewno w wodzie one są łatwiejsze do wykonania i myślę, że też bardziej efektywnie, bo jednak ten opór wody fajnie raz wzmacnia mięśnie, prawda? A 2, stawy są bardziej rozluźnione w środowisku wodnym i wiele tych pozycji, wiele tych rozciągających ćwiczeń będzie nam o wiele łatwiej wykonać właśnie w wodzie. Niektóre w bardzo płytkiej wodzie, niektóre nieco głębiej. Także będę chciała Wam to na pewno załączyć. Koniecznie w tym momencie subskrybujcie mój kanał, czy chcecie ze mną ćwiczyć, czy nie. Jeżeli chcecie te ćwiczenia zobaczyć, to musicie wcisnąć dzwonek, bo nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy ten akurat te ćwiczonka dodam, a wtedy YouTube Was o tym powiadomi. Słuchajcie, ja zrobiłam te ćwiczenia z tym panem, ma na imię Marek.
Pomogło mi natychmiast. Słuchajcie, 3 tygodnie non-stop łykania leków przeciwbólowych, ale dosłownie natychmiast. To była pierwsza noc, kiedy nic nie musiałam żadnych tabletek wziąć. Sen jak kamień w wodę, cudowny. I zaczęłam te ćwiczenia wykonywać i to wszystko mi pomaga. Dodatkowo co robię, słuchajcie, i to też Wam pokażę w tych ćwiczeniach. Używam właśnie te rolery i jest pokazane, co możemy robić z tymi rollerami. Niektóre wyglądają tak. Wałki, przepraszam, no wałki po polsku. Jeden jest taki, wiecie, bardziej kujący. Bardziej jest to takie, bym powiedziała, inwazyjne. Drugi gładki. Mam już trening nagrany chyba z 2 lata temu. Co się robi z tymi wałkami? Praktycznie nikt tych treningów nie ogląda. Nie wiem, dlatego przestałam nagrywać w języku polskim. Ale można robić z nimi wspaniałe rzeczy i też rozciągać właśnie ten mięsień, masować ten mięsień, więc to Wam na pewno jeszcze raz nagram. Dodatkowo, uwaga, kolejny rekwizyt, piłeczka tenisowa, brudna, używana, nie do tenisa. Na taką piłeczkę sobie tutaj kładziemy się i masujemy, ugniatamy to miejsce, jeżeli taki ból się u Was pojawi. Także super sprawa. Też jest właśnie pokazane, jak używać te piłeczki na moim kanale. Poszperajcie w tych polskich ćwiczeniach, w playlistach. Lubię też kłaść, odpoczywać na plecach. To kładę pod odcinek lędźwiowy. Czasami też pod szyję i po prostu sobie wypoczywam. I naprawdę, jeżeli w ciągu dnia damy sobie chwilę przerwy z tej pozycji stojącej lub pozycji siedzącej na chwilę, to bardzo pomaga. Także zachęcam Was do tego. Jeszcze 3 rzeczy, ok? Cierpliwości. Pas do pracy. Słuchajcie, ja robię różne rzeczy, nie będę tutaj się rozkręcać dokładnie co, ale jeden mój zawód związany jest z tym, że jestem w pozycji stojącej i czasami stoję dość długo. I kiedy założę ten pas, on tak jak gdyby usztywnia mnie w tej pozycji i ja się nie mam jak pochylić do przodu. To też naprawdę pomaga. Nie jest on jakiś piękny. Staram się z reguły go ubrać pod ubranie, żeby tego nie było widać, ale czasami się nie przejmuję, zakładam go tak jak leci. W tym pasie bardzo dobrze jest robić też różnego typu obowiązki w domu. Nawet zaraz po operacji warto jest takie coś sobie zakupić. Znajdziecie to pewnie na Amazon czy na Allegro, czy gdziekolwiek w takich specjalnych sklepach. Naprawdę to pomaga. I to utrzymuje nas w tej pozycji jednak wyprostowanej, co jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy wracamy do zdrowia po tym całym, po tym wszystkim. Słuchajcie, i cóż jeszcze, jakie suplementy? Kontynuuję turmeryk, czyli kurkumę w proszku i witaminę D oraz fish oil, czyli olej. Słuchajcie, napiszę tutaj omega 3 olej, tłuszcz. Słuchajcie, one są czasami w tabletkach, ja już po prostu biorę rano łyżkę i wieczorem łyżkę i po prostu szybciusieńko po tym myję zęby, żeby się nie zabarwiły, a dodaję to też do wielu, wielu potraw, żeby gdzieś tam to funkcjonowało. Turmeryk ma bardzo, bardzo wiele różnych dobrych właściwości, ale podstawowa w tym przypadku to jak gdyby gasi te stany zapalne i po różnego typu operacjach często właśnie pojawiają się jakieś takie bóle związane ze stanem zapalnym. No tak działa często właśnie ibuprofen czy jakieś tam leki, że one też robią to samo. Ale po co łykać jakieś, wiecie, medykamenty, jak można to załatwić naturalnie. Także ja staram się jednak turmeryk, kurkuma i witamina D to sobie zażywam naprawdę często. Co jeszcze? Co Wam jeszcze mogę podpowiedzieć? Te osoby, które do mnie piszą, czasami tak młode i to powiem naprawdę, aż mi się chce płakać i wysyłam Wam życzenia, Boże, powrotu do zdrowia, bo przed Wami całe życie, a oczywiście przed starszymi ludźmi też jeszcze wiele, wiele cudownych chwil, ale to jak sporo młodych osób pisze, czy w komentarzach, czy do mnie gdzieś tam na Facebooku,
i opowiadacie mi swoje historie, to jest strasznie smutne. Wręcz zaczęłam czytać, jak to jest możliwe, że młody człowiek, nie wiem, 20 ileś lat, 30 ileś lat, ktoś, kto uprawia sport, i nie mówimy tu o żadnym sporcie jakimś ekstremalnym, bo przecież ja też nic takiego nie robiłam. Jak to się dzieje? Słuchajcie, możecie sobie o tym więcej poczytać. No gdzieś tam podczas ewolucji zadecydowało się, że rasa ludzka będzie jednak chodzić na dwóch łapach, a nie na czterech. To do końca nie jest dla nas takie dobre. Dlatego, i to jest niezmiernie istotne, żebyście sobie zapamiętali, pozycja stojąca jest gdzieś tam dla nas nienaturalna. Okay? Zwłaszcza w długim okresie czasu, więc nie stać godzinami, co jakiś czas albo się rozciągać, albo pochodzić, wprowadzać sobie tego typu urozmaicenia non-stop. Jest jeszcze druga pozycja, jeszcze gorsza. Właśnie ta, w której ja teraz jestem, czyli siedzenie. Siedzenie z pochyleniem do przodu jest absolutnie najgorsze. Jeżeli trzymamy jakiś ciężki przedmiot, to jest w ogóle coś, co w ogóle powinniśmy wykluczyć z naszego życia, ale pozycja siedząca lub jazda samochodem, gdzie jeszcze dodatkowo do tego jest jakiś impact i drgania, nie. Unikać tego, jeżeli tylko możemy. I wiecie co? Zaczęłam sobie wręcz tak analizować to wszystko i myślę, ja w ogóle nie lubię siedzieć. Ja naprawdę, ta pozycja nie jest dla mnie ani przyjemna. Ja albo stoję, albo chodzę, albo wolę się po prostu położyć. I tak sobie zaczęłam myśleć, wiecie co? Zwierzęta to nie siedzą. Popatrzcie, że pomyślcie sobie, no nie wiem, ptaki, ja nie wiem, czy ptaki, to, czy muszę się zastanowić, czy ptaki śpią na leżąco? Chyba jakoś tak kuczkają, ale ogólnie zwierzęta albo stoją, albo chodzą, biegają, albo się po prostu kładą. My jesteśmy jakimś takim gatunkiem, który po prostu siedzi. No niestety dla wielu osób jest to część ich, nieodłączna część ich pracy, ale wiem, że można te pozycje sobie modyfikować. Na dzień dzisiejszy są biurka w pozycjach, gdzie możemy stać, są specjalne piłki, na których możemy siedzieć i jeszcze raz wstawać, rozciągać się, coś robić pomiędzy tą pozycją, tym dłuższym odcinkiem w pozycji siedzącej. To jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, nie chcę tutaj przedłużać, chcę Wam tylko właśnie powiedzieć, że ja się nauczyłam przez to półtorej roku, że drobne rzeczy naprawdę mają znaczenie. Drugą rzecz, którą Wam muszę też podpowiedzieć, czytajcie dużo z różnych źródeł, dowiadujcie się i słuchajcie swojego ciała. Nie wierzcie ślepo fizjoterapeutom, masażystom, kręglarzom, nawet lekarzom. Każdy jest inny, jest tyle różnych sposobów, żeby daną jakąś tam wadę czy dyskomfort usunąć, to nie są alfa i omega. To są ludzie, którzy no, chcą ten problem załatwić, ale to jest, słuchajcie, to jest ich praktyka, a Wy jesteście w tym przypadku tym jak gdyby królikiem doświadczalnym, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Czasami powikłania pooperacyjne, czy fakt, że nie zadozujemy sobie tych ćwiczeń i skończy się operacją, nie kończą się dobrze, wiem o tym. Więc nie, reasumując jeszcze raz, jest dobrze, potwierdzam jeszcze raz, nie będę już nagrywała kolejnego filmiku, wiecie, tutaj potwierdzając, że jest dobrze, chyba że coś się zmieni w drugim kierunku, więc mam nadzieję, że taki filmik już nie powstanie. Natomiast słuchajcie, na 100% jest lato 2022, drugą połowę roku i początek 2023 roku będę chciała się skupić o wiele bardziej właśnie na ćwiczeniach takich troszkę rehabilitacyjnych, fizykoterapii, pokazać Wam jak najwięcej właśnie tych ruchów, ćwiczeń na dolegliwości kręgosłupa, na rozciąganie mięśni. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie, bo kiedy zaczęłam prowadzić ten kanał YouTube, to zwłaszcza właśnie te filmiki, w których naprawdę chciałam się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w byciu instruktorką fitness, instruktorką pilatesa, jakoś nie były przyjęte tak, jak myślałam, że będą, więc może teraz te osoby, które już rozumieją, jak ważne jest to, wiecie, to utrzymanie naszego ciała w tym ogólnym zdrowiu, może to docenicie i będziecie chcieli poświęcić troszkę czasu, żeby to wszystko ponaprawiać i polepszyć. Także na pewno subskrybujcie i ja będę chciała jak najwięcej właśnie w
tej kategorii, w playlistach właśnie operacja kręgosłupa, ale też w treningach po polsku, typu yoga, pilates, jakieś takie proste ćwiczenia. To będą bardzo proste ćwiczenia, ale naprawdę małe rzeczy mogą mieć ogromne, ogromne, wspaniałe rezultaty. Także Wam wszystkim oglądającym to dziękuję za wszystkie, wiecie, pozytywne jakieś tam życzenia i komentarze. Za Was trzymam kciuki. Jeszcze raz proszę Was, jeżeli macie coś do powiedzenia, coś do dodania, coś napiszcie o sobie w komentarzach, żeby te inne osoby, które, wiecie, zaglądają właśnie tutaj po raz pierwszy i są spanikowane, wystraszone, napiszcie, jak u Was to przebiegało. U każdego to będzie inaczej, ale przynajmniej widzimy gdzieś tam jakiś taki duży obraz, żeby jakoś ślepo nie wierzyć w to, co mówią czasami niestety lekarze albo fizyko, nawet terapeuci czy kręglarze, że o, operacja kręgosłupa i potem 3 miesiące wracasz do zdrowia. Bzdura. Może tak się coś wydarzyło, takie coś wydarzyło się komuś, ale na pewno nie mi. I z tego, co ja wiem na ten temat, nie znam takiej osoby, której tak łatwo to u której tak łatwo to przebiegało. Także jeszcze raz pozdrawiam, wysyłam mocne uściski, trzymam za Was kciuki, dbajcie o siebie, tak żeby ta jakość naszego życia była wspaniała jak najdłużej. Pozdrawiam, cześć!